W dzisiejszym odcinku będzie różny zlep różnych wiadomości, ale prowadzących do tego, że w tej chwili następuje squeeze, a jaki to squeeze to zobaczycie, a co robi się w squeeze i kto ma tytanowe ręce teraz, ta o tym też powiemy i gdzie mniej więcej znajduje się rynek, powiedziałbym nieruchomości, ale mentalnej. Zaczynamy. Cześć, Zamczy Maciek, to jest 300 krypto <coughs> zaczynamy. Wszystko z i wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna, ponieważ zgłości się do doradcy inwestycyjnego. Yy, więc yy, a dzisiaj też powiemy o doradztwie i tam różnych innych rzeczach, bo też tutaj jest właśnie taki yy, yy, temacik. Także pamiętajcie, w krypto nie ma żadnych gwarancji, są tylko możliwości i pieniądze mogą zostać stracone, ale niestety yy, cały rynek, yy, cała polityka monetarna pcha ludzi w hazard. Gdyż niestety pracują, żeby tracić pieniądze. No i tu jest właśnie ten y, problem. Przejdźmy tutaj do y, Bitcoina. Ci, wow, wow. Będzie dobrze szedł. <laughs> Więc nadal na miesięczniówce nic się nie zmienia. Na tygodniu nic się nie zmienia. Czekamy tylko, żeby ten cykl może takie coś zrobił. Wtedy byśmy mieli jeszcze te podbicie w kwietniu. I tutaj mamy tą flagę, o której mówiłem. Ten bear flag, który niestety, ale wygląda na taką continuation pattern. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Pięknie by było, jakby się ta krew posypała, więc w tej chwili, no według tej, powiedzmy flagi, którą już wałkujemy dosyć długo, e, mielibyśmy możliwość odbicia tutaj dojścia, no nie, nie wiem, czy akurat do 48, do 50, ja bardziej myślę do 402, a potem do 404, o tutaj do tego, do tego takiego poziomu, okay. więc na razie to, co mi się podoba tutaj, to to, że cały ten pattern tutaj, co tutaj właśnie jest w zasięgu 39 powiedzmy do 41, na razie zbiera tutaj konsolidację i ta, ta energia nie jest marnowana, czyli powiedzmy nie ma tutaj ruchu liniowego. I jeżeli tak jest, to jest suportowany właśnie na tej czwórce, mimo iż mało energii, na ruchu do góry, żeby nabić tutaj tą konsolidację na dniówce. Więc możemy się spodziewać nawet takiego wyjścia. Nie, to by było dobre i pokryłoby się z tym, co czekamy w kwietniu. Ale zobaczymy. Dobra, wejdźmy tutaj na bitcoina godzinowego. Więc po tych spadkach tutaj i tym e, bear trapie tutaj, myślałem, że to właśnie będzie idealny bearish rally, potem tu odbicie, mówię, no pięknie i będziemy nurkować. A tutaj był. Dużo ludzi widocznie tak też pomyślało, a jeszcze więcej obstawiło i zrobiło się masywnie z shortami, no i po prostu rynek powiedział, że czas zlikwidować te shorty i PUM cena wyszła. I teraz tak, taki podobny pattern tutaj namierzyłem, zobaczcie, już powtórzył się chyba dwa czy trzy razy tutaj i spójrzcie, na razie bardzo ładnie wchodzi. Mówiłem, że tutaj będzie, już to wyciągnę stąd, Mówiłem, że tutaj ja bym oczekiwał wyjścia do góry, no i było to wyjście do góry, tak myślałem, że będzie na 41, 300, 400, było nawet na 700, ale nadal jesteśmy w tym oporze, ok? I teraz po tym paternie, to jest po tym, można się spodziewać takiego e, ABC tutaj zejścia i to by też pasowało, żeby takie było. Niestety nie sugerujcie się ceną, tak jak mówię, paterny ja mogę zmieniać do góry, do dołu, dopasowywać je, więc zasięgi cenowe nie patrzymy na nie, po prostu tylko patrzymy na ten Patent, tak? Na ten patent. Więc na pewno był on wyżej tutaj, według tego patternu, czyli moglibyśmy zejść, nie wiem, do na przykład 30, 400 tysięcy. Ok, stąd. I to by był taki silny, <ścoughs> silny patent. Więc na razie jesteśmy całkiem nieźle, jeżeli miałby być to, to właśnie ten ruch tutaj potem do góry, bo są dwa paterny, ten jeden kończy się spadkiem, drugi natomiast kończy się wystrzałem, ale o to mi chodzi, że możemy tutaj te współsego paternu w tego ręcz, w ten ręcz tutaj pograć i coś by tutaj z tego było. Cała formacja jest tutaj, to jest na godzinówce, jest trochę bearish, bo jest to kanał wzrostowy i podobnie cała formacja na powiedzmy dniówce, też jest bearish, bo też jest to kanał wzrostowy. Liczymy tylko, że będzie to odbicie. Niestety wątpię, żebyśmy doszli do końca. Wydaje mi się, że w połowie mogłoby się załamać, czyli tak około właśnie 44 tysięcy. No najlepiej 48, ale do tego też dojdziemy. Dobra, Ethereum. Bardzo podobnie. Piękny breakout tutaj, piękny taki head and shoulders. I teraz Ritesh. Jeżeli Ethereum utrzyma się tutaj na poziomie 370 3 będzie świetnie, będzie bardzo dobrze. Zobaczmy jeszcze Ethereum do, do BTC, bo to jest dosyć ważne. Ethereum do BTC, no tutaj niestety to jest już typowy range. Nie ma sensu się tutaj. O, zobaczcie, nie ma sensu się tutaj posiłkować. Do widzenia. To akurat ładnie weszło. O. I to jest bardzo ładny range. No i w tej chwili ja bym tutaj nie za bardzo tak grał, bo to wygląda na takie zajście, też tutaj do dołu. Więc tu w środku, no nie wiem, jak ktoś to się shortować, to może sobie wchodzić, ale. EOL ja grać od maksimum do, do minimum i od minimum do maksimum. Więc tak to wygląda. Dobra, teraz jeszcze byśmy tutaj sobie zobaczyli SP500. SP500. Spójrzcie, SP500, tylko włączę te rysunki. Jest całkiem dobrym tutaj układzie w tej chwili. Spójrzcie, tutaj zrobił nam się poziom, ok, i cena weszła, tutaj spadła. To jest taki ogromny bercza. Nagle tutaj, jak ten poziom się utrzyma, ok, no to będzie ładne wyjście bardziej do góry. Okay, to jest pytanie, czy jutro przypadkiem nie spadniemy właśnie. Niżej na SP500. Z innych monet, jeszcze wrócimy do, do tego, bo tutaj jest jeszcze sporo innych miar. Z innych monet, uważajcie na DX, DY, yy, znaczy DYDX, gdyż w tej chwili mam bardzo duże tutaj yy, wartość zamknięta. tak? Total value locked na, na właśnie na, na DX, DY jest duży przyrost. I tutaj zobaczcie, jak idziemy takimi typowymi schematami. Spójrzcie, jak ładnie pracuje tutaj. Ten ładnie pracuje tutaj, właśnie stokastyk też. I teraz się podnosi RSI, i tutaj, i tutaj energia też rośnie, czyli jest to silny rynek, bo rośnie energia właśnie wraz z wzrostem właśnie ceny. Więc obserwowałbym tutaj, że może dojść DXY do DYDX, może dojść do 7,10 od tego momentu, gdzie jesteśmy teraz, czyli tam prawie 5,1 dolara. Okay? To jest na dniówce, na godzinówce, jakbyśmy sobie chcieli to zobaczyć, to chwileczkę bym tutaj zaczekał na. Na widzimy pierwsze wybicie, drugie korekta, trzeci ten ruch, ruch impulsywny. Tu by była gdzieś taka czwórka, powiedzmy, na mniej więcej około 4,90-4,80 I później jeszcze ostatnie odbicie. No i zobaczylibyśmy. To jest już mało czasu, więc te ruchy dosyć szybko by następowały. Ale teraz jeszcze tylko chwileczkę tutaj bym zaczekał. Jeszcze inne monetki, i mamy czasu. 7, dobra, się wyrobimy. Tego, Awax, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, zobaczcie, odbija się od naszych tutaj tych stref. I w tej chwili czekam tutaj, aż utrzyma ten poziom. To jest poziom 79 dolarów. Yy, 78, 66 powiedzmy. Jak tak, no to jesteśmy bardziej gotowi na właśnie wyjście tutaj na 90 prawie okay? dolarów. Tylko z przystankiem oczywiście ma. Dalej jedziemy. Atom, yy, atom, świetnie, tu coś próbuję, próbuję, ale dla mnie dopiero atom jak wyjdzie 20... 4,70 jak bazę zbuduję, czyli bym musiał widzieć na 25, to dopiero coś można brać. Inaczej, inaczej ta cena może tutaj, może tutaj ganiać. Piękny e, Berry Strap, tak samo. Ok, też piękny. E, to już jest taki Leap of Fate, jeżeli o Berry Strap chodzi. E, Nir, e, Nir bardzo ładnie się trzyma. I według mnie, wyjście tutaj, na ten dałem taki trójkąt, ale uff, powiem Wam, że tak. no Dałem tylko dlatego, tylko, że widzę tutaj na RSI też podobną linię. To tylko dlatego, ale bardziej według mnie interesował mnie... Dobra dobra, 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 dobra. Spokojnie. Bardziej interesowała mnie tutaj ta strefa i ta. Taki range teraz teraz tutaj zrobił. Więc ym, no zobaczymy jaką będzie. Na pewno nie kupno nie teraz, nie tutaj. Albo przy dole, albo przy górze w zależności czy to jest short czy, czy long. Long. Dobra, weźmy sobie jeszcze tutaj Jazmi. Ładnie wygląda. Dzisiaj tutaj dawałem właśnie ten setup, że mówię uwaga, tutaj właśnie break out tej, tej linii, tutaj testuję tą 200 na godzinówce i też poszło, się włamało. Później co tam jeszcze dawałem? kasu, dzisiaj nie dawałem. Z dawałem chyba, tak? Tak, tutaj właśnie dawałem tą strefę. Nie wiem, czy akurat sam chyba, nie, nie, akurat chyba w Tukerzyn, nie, w Ape wszedłem akurat niestety. Bida, szkoda, ale o to mi chodzi, że te paterny, które widać, to takie double bottom na kukoń, ładnie wystrzelają, więc ja mniej więcej to yy, gdzieś tak byliśmy na samym dole. No i 30% weszło. Ace, yy, też bardzo podobna strefa, zobaczcie, tutaj się odbija i też pompa. O to mi chodzi, że kolejnym wzorem na kukoń teraz to są te odbicia tutaj, te paterny, ok? Yy, więc... Więc tak trzeba je tutaj złapać, nie wiem co tu jeszcze może być. Zobaczmy jak Dreams stoi. Dreams też ma tutaj to, to, to odbicie. Zobaczcie, zobaczcie, też tu jest ta strefa, spójrzcie. Też ta strefa odbiwie, więc uważajcie, Dreams też może popłynąć tutaj do góry tak na 1,7 centa, czyli jakieś też 25% powiedzmy. Um, co tu jeszcze jest? Nasza... Yy, o, S Ace jeszcze był tutaj. Yy, nie, a Ape, zaraz jeszcze wszedłem tutaj w... O, Ape. Ape, zobaczcie, ładny tutaj, to jest nowa moneta na KuCoinie, okej, okay? ApeCoin i ładnie tutaj zaczyna, yy, ładnie ustawia taki trójkąt i zobaczmy sobie na dniówce, zobaczcie ile jest energii, pięknie, Dlatego. nie, tutaj dniówka, sorry, zobaczcie, piękna jest energia na dniówce, OK. Więc zbliżamy się do tego squeezu tutaj na dniówce i ja dałem ten setup mniej więcej w tym miejscu. Yy, Rite z tej właśnie na godzinówce, tutaj wyżej jest ta dwusetka. I cena nie doszła do tej strefy do końca, zawróciła szybko i przebiła, także też yy, gracy dla ludzi. Obserwowałbym też Xcad, jak coś z tego, ponieważ niedługo wchodzi ten ich plugin do YouTuba, że będzie można normalnie. I też zobaczcie, zobaczcie, double bottom. Jeżeli widzicie double bottom i widzicie podwyższony wolumen tu na tym drugim bottomie, ok. Nie chcę nic mówić, bo nie mogę, ale zapiszcie sobie w waszych notysikach, ok. E, także e, uważajcie na właśnie xCAT, ponieważ będzie miał ten swój plugin, czyli praktycznie use case, gdzie będą wykorzystywane te, te ich tokeny. To może być duże, to może być duże. Um, Nir patrzyliśmy, jeszcze e, DeFi, jeszcze RUNE e, gdzieś tutaj jest całkiem, o właśnie RUNE też ładnie tutaj wyglądał. E, tutaj mówiłem dzisiaj o run parę razy, na, mor na morning market update chyba mówiłem, że uważajcie, bo energia wzrasta tutaj cały czas, nie spada, a cena tutaj idzie do góry cały czas. I mówię, uwaga, to jest silny rynek, tego rynku by mnie shortował. Tutaj yy, ryzykowne wejście, mówię, i tylko przekroczyła tą granicę. bum, wystrzeliła do góry. Yy, właśnie łatwo jest rozpoznać dosyć, jak właśnie cena idzie po takim berść cyklu, i każdy, a będę shortował, będę shortował", i właśnie ona strzela do góry. Także yy, tutaj na QE na przykład, to bym zaczekał chwilkę, bo jak ten QE, no nie, no nie bardzo, musiałaby pierwszy troszeczkę tą tygodniówkę podładować, ale znowu jesteśmy, zobaczcie, w strefie zakupowej tutaj, ok, w strefie zakupowej, jak ktoś ma ochotę na QE, ok, ciastko z QE, to mm, no, now is the time, bym powiedział, tak, now is the time, now is the time, jak w N2O było na tym, na PlayStation 1C, Dobra, i jeszcze siwo, O, Shiba, będzie wydarzenie się, uważajcie, szyba ma piękny pattern botomujący. Ja po zakończeniu zaraz sobie tylko zapiszę, żebym znowu nie dał bo sobie zapisuję. Potem jestem tak zmęczony, nie wchodzę i potem patrzę, wie, Pi eee, Siba. Dobra tutaj, bo będzie jakiś tam Metaverse Land Sale, nawet w ten piątek, ok? Nawet w ten piątek, taki news jest, tam potem to pokażę. Dobra, idziemy dalej, bo jest dużo dzisiaj wiadomości. Pierwsza z wiadomości tutaj taka, na jakiejś grupie tutaj bydgoszczanie, chyba na Facebooku, tak? Ważne, darmowe szkolenia ze strzelania i autopomocy. Chętni, tutaj widzimy jaka jest flaga, tak? Udostępniajcie, spamujcie, informujcie znajomych z Ukrainy. I teraz takie moje tutaj pytanie, ok? Ehm, e, zaprasza się na darmowe strzelanie i udzielanie. Teraz tak, ktoś powie, no tak, no bo tam jest wojna, tylko jest za dużo jest tych takich przypadków w tej chwili, okej? Okay? Ja tutaj, jak w Irlandii byliśmy, przy, przyjmowaliśmy tutaj Gruzinów, jak wtedy w Gruzji, tam w 2000, którym to było? 90... Około 20, już nie pamiętam wtedy, co około 2010 roku, co yy, była ta interwencja w Gruzji. Też yy, tam Ruscy tam yy, podjechali. No to ci tam też yy, dużo było tych imigrantów tutaj przyjeżdżało. Nie, niekoniecznie taka akcja była w telewizji, ok. Ale akurat tutaj do Irlandii trochę trafiło, bo pamiętam akurat rozmawiałem z Gruzinami. E, nikt nie słyszałem, żeby im proponował ym, Strzelanie i ćwiczenia. Okay. Tak samo było z Syryjczykami. Od cholery tutaj Syryjczyków trafiło. Okay. Z Afryki było podobnie, nikt nikomu nie oferował, nikt nikomu nie oferował tutaj kursu strzelania, zwłaszcza jeszcze takie tutaj rzeczy, gdzie na przykład daje się różne ulgi, daje się tutaj. Um, no nie, trochę dla mnie to już to jest, już, już, jeżeli ktoś teraz jeszcze nie widzi i myśli, tutaj, że jest jakieś takie gadanie, to jest jakieś, nie wiem, trollowanie ruskie, no to nie wiem, niech sobie tam nie wiem, kawę sobie zieloną zrobi albo coś takiego, bo. Coś trochę, tro, trochę to dziwnie wygląda. I po pierwsze, czemu akurat oni, a na przykład znowu ym, Polak jest jakby drugiej kategorii tutaj? No bo czemu na przykład nie dla wszystkich? Jakby, jakby napisali na przykład y, informujcie, ty, informujcie, powiedzmy, nie wiem Polaków, to ktoś by powiedział, no słuchaj, bo to ten, a jak? Trochę dziwnie to wygląda. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym y, myślicie, ale już y, powoli te wiadomości zauważyłem, że troszeczkę tak bardzo chyba przecinają tą linię balansu. Visa Mastercard, okej, okay, fees i, i zaczynają tutaj rosnąć, czyli dwa, dwóch dużych tutaj merchantów, czyli tych pośredników, no, właścicieli kart w płatności, będzie planowało podwyżki opłat. I teraz problem jest taki tutaj, że ich tam, nie wiem, ich, ich tutaj, właściwie Senat mówi, że hola, 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 mówi, nie możecie tego zrobić, mówi, bo będzie przeromane w Stanach zaczęli zauważyć, cała administracja Bidena, że inflacja wymyka się im spod kontroli, dopiero teraz, tak? I że nie może być zbyt tutaj e, dobrze. I teraz atakują wszystkich, co chcą coś podwyżać. I tutaj właśnie oni wyjaśnili, że co z tego, że wy podnosicie, bo oni powiedzieli, ten Visa i ten, e, ci ich tam prawnicy, że ale to nie, 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 nie klientów, nie klientów, to właściciele sklepów będą fi płacić ten, jak ilekroć ktoś płaci kartą u nich, nie? Czyli jeżeli macie kartę i płacicie w sklepie, kupujecie nie wiem, e, bluzkę, no to wtedy wypłacicie, tak? Ale za obsługę obsługę terminala za ten vis, to ponosi ten, podnosi sklep, płaci za obsługę terminala, tak? I tutaj oni wyjaśniają, że co z tego, że sklep płaci, jak sklep bardzo szybko przeciągnie te, te ceny na właśnie te podwyżki na klientów, a ci i tak już nie mają w ogóle kasy. Tym samym w tej chwili, zobaczcie, jest tutaj. Yy, w, czy USA powinno wysłać jednostki do, yy, na Ukrainę i 75% mówi yy, tutaj w, w polu yy, znaczy w tym, w polu, w, w sądzie mówi, że nie że nie, w ogóle jest pełno wiadomości zaczyna wychodzić, plus yy, live, yy, tak zwane live yy, reports, czyli yy, dokumenty przedstawione przez niezależnych dziennikarzy co tak naprawdę dzieje się właśnie na Ukrainie? Jak to jest, że ci ludzie czekają, kto ich wypędza, jak to jest? I powoli zauważyłem widzieć, że właśnie w Foxie, potem jeszcze w innych takich medialnych, też co mają po parę milionów, okej, okay. zauważyłem takie przecieki tych różnych rzeczy, co niby, niby są heh misleading information i w ogóle, okej, okay, pojawiły się na tych dużych portalach, nie? I powoli ci dziennikarze zaczynają mówić, że pieprze to, niech zablokuje mi kanał, pierdziele to, trzeba o tym mówić, nie? Więc już ta narracja zaczyna się przelewać i tam ktoś, różne tam rzeczy też na, nie wiem, tam na Zielińskiego, tam jakieś, tak akurat już nie patrzyłem tego, bo to tam akurat ja tam nie dążę w tym kierunku, ale też tam jakieś coś wyciągane jest i powoli zaczyna się tutaj ta narracja, i odbijanie jakby tej ciężkiej piłki, która była, bo jest taka narracja, że jak to, przecież tam jest ciężko, przez tutaj pokazują tylko takie rzeczy. Owszem, no, jest wojna, kto, ktoś tam najechał, tak, eee, Rosja tam, tam jest, ale nie wiadomo, jak te walki złożył. Nie wiadomo, kto tutaj coś robi, i nie wiadomo, kto tych ludzi wypędza. Tego nie ma. To tylko mówią media, to tylko mówi jedna strona, tak. Jutro mówią, że to będzie pogoda, dobra. A ktoś powie, aha, i wszyscy by mi uwierzyli, aby by padało na przykład. Ja bym powiedział: Nie, ludzie nie pada, nie pada. Jest na słońce. Więc o to mi chodzi, że jest bardzo dużo takich teraz wiadomości tutaj ro się robi i Pokazuje się na właśnie Światło Dzienne plus te reportaże tych takich powiedzmy infield y, tych y, dziennikarzy. Ja też widziałem parę filmików na początku na telegramie i mówię, no, uf, uf, ale teraz już zaczęły być urywki tego właśnie normalnie i właśnie jest tam powiedziane, że to, że ci, którzy tam są, ci ludzie y, właśnie w okolicach np. przykład y, Donbasu mówią, że są atakowani przez właśnie y, nie Rosjan i tutaj zachodzi, ciekawe jak jest w innych miastach, ciekawe jak, jak to jest, także no mówię, To wszystko jest podane na dużych stronach. Ja tam jestem tylko mikro, tylko pokazuje coś tutaj jest, ale, ale jest tego sporo, jest tego sporo. Tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć, właśnie duża inflacja i spadają, spadają, tak, mimo wzrostu 5-6% rok do roku, tak, płac, nadal koszt życia się zwiększa i ludziom nie starcza już pieniędzy. I to było podane na CNBC. Okay, NBC. tutaj też jeszcze właśnie było podane zaraz pokażę ten, na NBC było podane, że zobaczcie, e, ceny wzrastają tutaj e, niemiłosiernie, tak? elektryczność, używane samochody 41% do góry 41% do góry e, ropa e, i dolar 50, tak, dolar 50 i tutaj możemy sobie zobaczyć na, e, na, na na, 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 na o, tracker właśnie, zobaczcie tutaj taki wywiad jest Ja pierdzielę to, ja tutaj nawijam na tym, na czysto, pięknie, 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 ale nie będę tego wycinał. Także ee, <grych> pięknie, dobra, cofniemy się tutaj? O to chodzi, że ona tutaj mówiła, że jest bardzo duża inflacja, ok, tutaj właśnie, że 75%, i ee, ona mówiła, że wszystko rośnie. I też mówiła o dieslu i w ogóle i to już widać właśnie jak to wygląda. I teraz, co, to, co powiedziałem tam, w skrócie powiem, że widać że te wiadomości już się tutaj pojawiają i coraz więcej mediów mainstreamowych, czyli tak zwanych Washington DC i różnych tam kanałów mówi, że to jest wina też właśnie Bidena i administracji. Coś się zmienia, ten shift się tutaj zmienia i tutaj właśnie mamy, pamiętajcie, tak jak Wiem, że w każdy kij ma dwa końce. I wiecie, jak oglądamy te różne wiadomości tutaj, że źle o oh God o Boże, źle, tu atakują, tu może będzie wojna, tu może ten tutaj i nic nie możemy z tym zrobić, to pamiętajcie, że nie ma sensu się o tym myśleć, o tym tutaj dołować, i tutaj i o oh god, ponieważ nasi odpowiednicy siedzą też na wyższej tej drabinie i im też się to nie podoba. I oni też będą robić różne rebelie, podkłady i tutaj, chociaż nam się zdaje, nie, to nic nie będzie o nie. No, czekajcie, o to chodzi, że ci ludzie, powiedzmy, co są tutaj za normalnością, nie mogą dużo zrobić, jeżeli nie ma poparcia mas. Ale coraz bardziej widocznie narasta to ciśnienie, bo coraz więcej mas mówi: hej, co to jest? Zobaczcie, zresztą filmiki na różnych mediach o tym, o World Economic Forum, o powiązanie właśnie to, co dzieje się właśnie na Ukrainie z World Economic Forum. Co dzieje, Czemu na przykład mówić teraz o zmianie tych traktatów NATO i wpychanie Polski na wojnę, budowanie blisko rosyjskiej granicy baz NATO, jak wcześniej się umówili, że nie będą takiego czegoś robić. To jest celowe działanie, po prostu celowe działanie i to wychodzi teraz na różnych tutaj kanałach to wychodzi i robi się coraz większe, coraz większe, coraz większe. I dodatkowo ten Elon Musk i wszystko. Akurat ja tutaj trochę tak podchodzę z dystansem do Elona Muska. Um, nie wiem, jest takie też tym różne takie wiadomości, fałszywy prorok i coś takiego, to jest, pasuje bardzo. No ale fakt, coś tam się dzieje, zobaczymy co to będzie. Nie mówię jeszcze ostatecznie nie, ale niech pokaże mi po prostu jak to będzie wyglądało, tak, a nie ten, a nie yy... A nie. W, 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 tak po prostu już w ślepo, tak jak w Euforii wpadają właśnie ci Amerykanie. Spokojnie, zobaczmy, czy nie będzie tej cenzury, jakie to będą wiadomości, i czy przypadkiem to za moment nie zmieni się w jeszcze coś y, większego, ok? Większego. Y, to zobaczcie jeszcze, mamy właśnie problem tutaj z tymi, tymi z. Y z kontenerami. Zobaczcie, co się dzieje. Polskie media nic o tym nie mówią. Zobaczcie, statki, które czekają na rozładunek w Szanghaj, w Chinach, a polskie media nic o tym nie mówią. Nic ci nie mówi w ogóle o kryzysie y, tym y, transportowym, czyli lokalizacyjnym. Wiecie, to jest takie... Ja, ja robiłem ten lean management od już wielu, wielu lat, ale teraz lean management właśnie, jak globalizacja się obcina, jest po prostu kulą u nogi, ponieważ jest coś takiego jak Kaizen, czyli pobieranie, stymulowanie, to ten przepływ jednej sztuki na produkcjach, gdzie trzyma się małe ilości tego, różnych inventories, czyli różnych powiedzmy sub substratów, półproduktów, żeby coś montować, części tak, I innych i wszystko operuje praktycznie w JIT, tak, just in time Czyli, że teraz o tej godzinie musimy mieć tylko pięć jednostek i nie magazynujemy ich. Dostawca nam dostarcza i mamy. Ale tych dostaw nie ma. I większość fabryk w tej chwili stoi zaczęli znowu magazynować. Magazynować sok. Czyli odchodzimy jakby od tego prawdziwego linu. No, całkiem nieźle. Pamiętajcie, BNB też warto obserwować. Będzie miał niedługo swój tutaj podmiot. Word will be taken out of circulation. Tylko pytanie jest, kiedy to będzie kupione? Bo wiecie, o to już mogło być wcześniej kupione, a teraz tylko po prostu spalone. Także... Mm, na pewno jest podkupowany na tych spadkach, na pewno na tych spadkach. I teraz zobaczmy sobie tutaj. A jeszcze tutaj wracając do tego, <laughs> wracając do tego, e, do tych transportów. Zobaczcie, w tej chwili możemy kupować jedzenie jeszcze i różne rzeczy, i różne tam nie. E, tak jakbyśmy kupowali na dołku. Nikt tego nie chce, zobaczcie, że nikt nie chce kupować podwójnej ilości jedzenia, podwójnej ilości, nie wiem, tam powiedzmy, nie wiem, zapałek, cokolwiek jak kupujecie. Wódkę, tak? Zamiast ja jednej kupić dwie, kto wie. <laughs> I ten. I nikt tego tutaj nie chce na dołku. ok? Jak ceny będą tego wzrastać, jeszcze bardziej, bo dostępność będzie, yy, będzie jeszcze mniejsza, a tu już widzimy, że dostępność będzie opóźniona, będzie, będzie no to wtedy zacznie wszystko szybko rosnąć i wtedy będzie foam in. Więc tak jak normalnie podkupujemy token na samym dole, jak widać, że jest wolumen stały, a widać, że ludzie podkupują, ok? To zróbcie też coś mądrego z tej tutaj wiedzy, co zgarnęliście, i ten i ją użyjcie, ok? No i teraz wchodzimy w takie właśnie nieruchomości komercyjne. Zobaczcie, ten temat będzie się tutaj krążył, bo chcę pokazać parę rzeczy. Nieruchomości komercyjne, tutaj się pojawia, że będę sprzedawał e, Residental Service Building, tak? E, czyli tam posiadłeś do właśnie e, do, do mieszkania w Warszawie w stanie tym, deweloperskim, tak? E, no i tutaj ktoś chce tu sprzedać. Potem e, tutaj opisuję jeszcze na innej grupie, że w październiku kupiłem grafit fasadowy 20 cm. Lambda, bla, bla, bla po 3,39 tak? 339 Tydzień temu zabrakło mi i musiałem dokupić za 605, praktycznie 100% do góry. Okay? Tutaj też to się opisuje. W zeszłym roku kupowałam po 160 yy, zł metr sześcienny. Teraz ten sam metr sześcienny kosztuje 460 zł, tyle w temacie. To ktoś mówił jeszcze, że w piątek zamówiłam panele po 59 zł za metr kwadratowy, od wczoraj są po 95 zł. Praktycznie 100% do góry, jakby nie było, 100% góry, bo trzeba jeszcze po to podjechać, tak? Więc też są koszta. Także um, no sami widzicie, jak to rosną te rzeczy, ok? I teraz tak, widać, że ludzie zaczynają panikować. Jeżeli ktoś posiada kredyt albo buduje dom i też już zaczyna się wycofywać w ogóle. OK, to tutaj pokażę pewną rzecz, bo właśnie tak to wygląda. Weźmy sobie na weźmy sobie tutaj na 30-letni yield, OK. Spójrzmy. Tutaj byśmy narysowali. O, pięknie, narysowaliśmy coś. I teraz patrzcie. To jest 30-letni jeld z obligacji e, amerykańskich. 30-letnich, czyli e, lokata na 30 lat, powiedzmy, tak? E, w tej chwili zobaczcie, oprocentowanie ich zaczyna rosnąć, ten jeld, ten, ten ale spójrzcie. Od praktycznie 2012 roku. 2012 roku gospodarka nie jest w stanie dać więcej niż tutaj, właśnie te. 3 powiedzmy, trzy 30 tutaj, nie jest stanie. Po prostu nie jest w stanie obsługiwać takich rzeczy, bo ludzi nie stać, żeby takie coś brali. E, ci, co skupują amerykańskie obligacje e, na, 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 na takie rzeczy, okay, e, widać, że nie są chętni, ponieważ yield idzie do góry, więc muszą jakoś, Fed musi ich jakoś tutaj przyciągnąć i oni widać, że nie są do tego chętni, widzą jakieś inne tutaj opcje. Jak tylko poszli wtedy do góry jeszcze bardziej, na 4%, to zobaczcie od razu, jak to spadło. A później wrócili tylko do momentu, tam 3,30 i się posypało. Więc teraz ja już tutaj widzę: no nie wiem, chyba że przebijemy to i się utrzymamy, ale nie widzę, żeby gospodarka wtrąbiła się jeszcze wyżej. Ok, nie widzę. Zobaczmy tutaj na przykład te obligacje w tym tygodniówce, Ok, zobaczcie, tutaj mniej więcej w latach 80. bodajże. Paul Walker, zobaczcie, to akurat spadło, bo było ponad 20% było. Ponad 20% był, był ten. Był, 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 to jest oprocentowanie, też które jest na przykład w tym. W mniej więcej stopa procentowa, tak? I ten. Zobaczcie, jak później cały czas spadało, cały czas spadało. Bo gospodarka nie jest w stanie sobie poradzić tutaj z tymi po prostu takimi podwyżkami. Nie ma bata. Więc to, do czego mówię, jeszcze przyjdziemy sobie jeszcze jedną. To są akurat. Ja, ja spróbuję poszukać tych danych na tym. Spróbuję poszukać. Ty no, cała jest Poszukać tych danych na polskim rynku, ale w tej chwili widać, że zobaczcie, to jest oprocentowanie 30-letnie FIX, czyli stałe oprocentowanie 30-letnie yy, kredytu yy, hipotecznego, tak? Mortgage. I yy, zobaczcie, ilekroć dochodziliśmy do tego tutaj punktu, to jest około 5%, tu gdzie teraz jesteśmy, oprocentowanie spadało. Cała budowlanka stawała. Jeżeli budowlanka staje, to stają deweloperzy, kontrahenci, subkontrahenci. Ktoś nie kupi telewizora, bo ktoś nie zarobi, rozumiecie? Cała gospodarka staje, budownictwo staje. Znowu poszła lekko do góry do 5% i znowu zobaczcie, jak spadła prawie na, na dwa coś. I teraz znowu e, raty kredytów tutaj poszły do góry i prawdopodobnie, bo Fed tutaj jest strasznym podniesieniem tych, tych, tych procentów, okej. Okay. Tu mamy e, repo rate na przykład, który też zaczyna tutaj nam powoli rosnąć, czyli nie jest, nie jest dobrze. I mamy inflation rate. I zobaczcie, prawdopodobnie, prawdopodobnie Fed będzie teraz podwyższał te stopy procentowe przez jakiś okres czasu, ale długoterminowo wątpię, że jest w stanie wytrzymać to gospodarka amerykańska, gdyż będą wybory i ciekawe, czy nie zaczną dampować tych stóp nawet do terytorium ujemnego. I w Polsce będzie to samo, w Polsce będzie to samo. W Polsce też inflacja zapierdziela, oni stopy procentowe podnoszą, podnoszą, ale prawdopodobnie i tak myślę, że właśnie to będzie ze 6 miesięcy, które da ludziom na przeczekanie, znaczy taki na przeczekanie. Chodzi o to, że jeżeli ktoś kupił powiedzmy atom, w tym miejscu, ok? I cena, cena spada, 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 to na tym miejscu prawdopodobnie już on się poddaje, tak jak ludzie się poddają i mówią, dobra, koniec, nie buduje, koniec, sprzedaję materiały, do widzenia, cześć, do widzenia, cześć. I tak samo puszczają tutaj, następnie cena odbija do góry, ktoś mówi, kurna, odkupuję i cena znowu spada. Więc ci ludzie, którzy teraz sprzedają te materiały, mówią, nie będziemy w stanie kończyć tego wszystkiego, yy, jakby darują to. Zobaczymy, czy przypadkiem yy, za 6 miesięcy Ceny nie polecą kredytów do dołu, ponieważ jeżeli nie ma, jeżeli stopy procentowe są zbyt wysokie, ludzi nie stać na pobieranie e, tych, na pobieranie kredytów. I to też e, później tam pokażę, też później tam e, też tam to pokaże. Okay? Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, także to tutaj, wiadomości, wiadomości, wiadomości. Green Index, to no, normalnie, tam na dole jesteśmy. Dzisiaj całkiem niezły dzień, piękne odbicia. Tutaj są nowe monety TCT, tak. Dużo jest na kukoń, pamiętajcie, link jest pod spodem na KuCoinie, dużo gemsów, dużo różnych monet, dzisiaj piękne takie odbicia, co niektóre tutaj właśnie APE 12, e, DRIP, ale ogólnie zobaczcie, tylko taki mały ruch. Jakbyśmy mieli tych trzynastek tutaj pełno, no to wtedy można powiedzieć, ale zarąbisty odlot, ale kurna, ale większość mamy 3, 4, 5, nie, nie tego. Nie, 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 bałbym się tutaj. Teraz jakby były właśnie retesty i do góry, no to wtedy byłoby całkiem nieźle. Tutaj zrzutka dla Karoliny. doza zabija. Karolina jest w piątce. Potrzebny jest lek. Więc tutaj zbierane jest, brakuje 960 tysięcy. Tak jak mówię, pod opisem jest zbiórka, ale właśnie, miałem powiedzieć, niedługo już, prawdopodobnie tutaj, bo dzisiaj rozmawiałem, będzie już niedługo projekt, który będzie dawał możliwość zbiórek w krypto. To będzie event. pomyślcie sobie, to będzie ewenement, także link do tego, do tej zbiórki jest pod opisem, dobra, jak możecie rzucić talara, to rzućcie, no i wchodzimy tutaj, zobaczcie, prezydent Polski w NFT-kach, ok, nft zaczynają tutaj zdobywać wszystko, po prostu to jest wszystko, jeżeli się nie interesujecie NFT-kami, ja tam podaję, teraz zrobiłem też nowy kanał właśnie o nft -kach. Powiadomienia też telegramowe. W ogóle, jak nie wiem, nie jesteście na Telegramie, tylko bazujecie na YouTube, do YouTube na tych wiadomościach, tutaj dużo tracicie. Pod opisem są linki do czterech kanałów. Skorzystajcie z tych linków. Nie wpisujcie samych na Telegramie 321 Coś tam krypto. Bo w większości przypadków będą to powiadomienia skamowe. Jest dużo skamowych grup, które namawiają, żeby tam kupić jakiś nie wiem. Kurs, kupić jakieś szkolenie, kupić coś tam. Ja niczego tutaj, żadnego szkolenia tutaj nie sprzedaję, albo jakiś tam porad inwestycyjny powiedziałem, bo prostu bo podsyłacie mi, nie ma czegoś takiego. Jeżeli ja do was piszę, że wam mam coś sprzedać, albo macie wy ze mną skontaktować się, że ja coś tam mam o inwestment powiem, to jest to nie ja. Nie ja, nie ja, nie ja. Okay? I, I na dole pod opisem są linki, i dam też ten nowy link do tego nft -kowego. I pamiętajcie, że w tej chwili ceny spadają na krypto, ale NFT się trzymają. Okay? Tutaj jeszcze przypominam, trading shop, też jest link pod spodem. Droga Żółwia, to jest, która jest, tutaj jest chyba promocja 20 zł na tą książkę. O ile mnie dobrze pamięć nie myli, do koszyka. Jeszcze zobaczę, wkleję ten link, tam będzie napisane, dobra? Tylko nie daję tutaj tego. Jak ktoś nie słyszy, że wkleję i e, tam będzie opis, ile dokładnie jest, no to znaczy, że jest skamieniały, więc. Nie mówcie tutaj. Droga żółwia, Altarii Traderzy, ta książka to jest jeszcze promocja, właśnie ze świąt, bo ja nie, nie odbierałem Telegrama za bardzo w święta i tutaj właśnie księgarnia przedłużyła, więc to będzie pod opisem też, dobra? No i zaczyna się, zobaczcie. John Raymond to buy store in Shibo Inu Metaverse as public sales um, of Shib Virtual Land may start this Friday. Ok, to jest wiadomo z 19, czyli z dzisiaj, więc może w piątek będzie niezły pomp na Shibu. Jeszcze tylko wracając tutaj do. E, do naszego shibu, zobaczcie, piękny pattern botomujący. piękny pattern botomujący. ja żeby mi teraz nie spierdzieliło to tak jak to było z defit, to o tym też zaraz sobie powiemy, okej okay. um, ustawiłem sobie kurna alarm, znaczy ten wejście na 9 centów, patrzę dzisiaj 22 centy, mówię piękny, nie wszedłem mówię dziękuję, do widzenia, Mówię, trąbkę do pierdzenia fame e, tutaj jest wiadomość, właśnie 25 kwietnia będzie właśnie sale ja dam link do tego, właśnie token announcement, ale śledźcie ich telegram, śledźcie ich telegram, tam są wszystkie wiadomości, tak? I będzie tutaj pre-sale tylko 48 godzin. Wydaje mi się, że ten presel nie wytrzyma 48 godzin. Po prostu będzie zbyt duże parcie. To ktoś tutaj może się śmiać, tak? O tutaj tylko y widziałem ostatnio y Fame MMA na kanałach Krypto po 100, 150, 200 tysięcy subów. Tam ktoś pisał, że o uwaga, bo suby można kupować akurat. Te kanały od czasu do czasu to mi się przewijają i widzę, że to nie są kanały spamerskie, tylko mają real community i wszystko. Więc jeżeli tam jest mowa, to znaczy, że marketing działa na bardzo wysokich poziomach, na bardzo wysokich obrotach, ok? Nie wiem, to jest wasza oczywiście opcja. Ja tylko mówię, że ja będę w to inwestował i tutaj chcę zarobić na tym hypie. To jest tutaj disclaimer taki ten ode mnie, ok? Fame MMA. Pomyślcie sobie tylko, jeżeli Fame wypuści taki token, ok? Wypuścił użyteczność NFT. Właśnie przed chwilą pokazywałem te różne NFT-ki i to, że widzę tutaj, jak to rośnie i kanał też zrobiłem, oddzielne telegramy, powiadomienia NFT, to zobaczcie, co zrobi KSW, okay? UFC to jest tylko krok od tego już. UFC to jak UFC, to będzie jeden wielka masakra NFT tutaj gier i gry prawdopodobnie też będą. Wcale powiem Wam, że nie będę zdziwiony, jak do 2024. nie wiem, KSW Wypuści swoją grę, w którym będziecie mogli naparzać się pudzianem i kupować jego nft -ki. To jest nowy wymiar dla tych ludzi, żeby zarabiali. Mówię Wam, to jest nowy wymiar i to już będą nie tylko Wy, tylko fani będą kupować. Zobaczcie, co dzieje się z piłką nożną. Zobaczcie, co dzieje się nie wiem, z Arsenalem, z Manchester United, z Real Madrid, Barcelona. Jak tylko wydawane są te różne e, ich tokeny, to zobaczcie, jak to pompuje jak jakiś event. To pompuje niemiłosiernie. Tak samo będzie tutaj. Powiedzmy, ktoś tam lubi, nie wiem, ja nie wiem za bardzo, nie wiem za bardzo, kto tutaj występuje. Um. News uh, Ambasador First Scans Nie wiem, za bardzo nie znam tutaj tych, 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 tych celebrytów walczących, ale na pewno każdy ma swoich fanów, rozumiecie? To, no nie wiem, ja widzę świat w makro. Tym samym nft zobaczcie. Crypto.com, czyli na Kronosie jest reklama NFT tutaj na tym. I zobaczcie MM Finance, proszę bardzo. MM Finance, czyli wymiana, gdzie jest. O, proszę bardzo. MM Finance. Pięknie, tutaj można też wymieniać różne rzeczy i e, różne NFTki, lunch, i w ogóle. Yy, fff, no i nie wiem, czy jeszcze coś, czy to też, czy to też jest, nie wiem, scam i, i ten? I to jest scam? Ja często wyłapuję te ruchy, jak rynek skręca i coś robi i coś narasta, mimo, że wszystko leci. I no nie wiem, mówię po prostu co ja robię, ok? To, co wy chcecie robić, róbcie sobie tam, bądźcie zadowoleni, krzyżyk na drogę, ale ten. Ale tylko wam mówię, że no nie wiem, ja od dłuższego czasu skupuję tutaj. NFT ki pozdro dla y, tego, dla Kamila y, Spyro Kanga. Y, Kanga otwiera tutaj nową parę. To jest y, o USD. Bodajże, jeżeli nie, nie, nie mylę. Czyli będzie można wymieniać właśnie USD. dodatkowo jeszcze. To nagramy też tutaj taką jeszcze jedną taki wywiad ze Sławkiem z Skangi. O to chodzi, że te karty, ktoś tam zapytał, a czemu ona się różni od crypto.com. O to chodzi, że tutaj możemy operować PLN-ami, więc nie mamy tego przewalutowania, bo tam dużo ludzi się pyta o przewalutowanie, gdzieś wysłałem kasę. I chodzi o to, że mamy też tu w jednym miejscu, jest to alternatywne wyjście. Rozumiecie? Ehm, nie wiem, jeżeli ktoś chce trzymać wszystko na Swissborgu, e, jeżeli ktoś chce trzymać wszystko na crypto.com, e, na Wirexie, proszę bardzo, to jest wasza decyzja. Ja nie wkładam wszystkiego do jednego koszyka. Im więcej mam bramek i wyjści kart, tym jest to zajebiście. To jest na czarną godzinę. Posłuchajcie, w tej chwili dostaję sporo różnych wiadomości tutaj od ludzi, którzy nigdy nie byli w krypto: jak zabezpieczać swoje pieniądze, ponieważ boją się, że stracą swoje pieniądze w banku. To są osoby, które mają trochę. Em, już dwa takie telefony e, dostałem, okay? I jak to zrobić? I co jest, co to krypto? To zaczyna, że już ten trend się tu pojawia. Rozumiecie, ten trend się pojawia i ci ludzie o tym będą wiedzieć, bo ktoś chciałby opuścić Polskę, na przykład boi się i nie kupi złota, no bo zabrał ją na granicy. Ale kupi Bitcoina. I część ludzi się boi, bo słyszało o bitcoinie, że stracić potrafi 70%, ale jak ludzie dowiedzą się, że coś takiego jak stablecoiny istnieją. <grym> Wtedy zobaczycie, okej? Okay? Wtedy? Tylko że wtedy na taką hangę kartę inne, będzie w PIZDU czekać przynajmniej za 4 tygodnie. Tak jak to było na Binance kiedyś, jak mówiłem, że otwierajcie konto na Binance, kiedyś otwierajcie, potem na kukoń, kukoń, a potem jak ruszył sezon, to o kurna, nie mogę wejść, bo jest zablokowane. O moja rejestracja za 4 dni będzie. Sorry, sorry. Tylko wtedy było gadane, że naganiam te giełdy. Także mówię. Tym samym na Swissborgu pamiętajcie, 18, nie, 19% USD jest yield. Ja tam mam też pieniądze zalokowane, więc. Tutaj disclaimer, nie namawiam, ale sam używam i nie będę tam wkładał jeszcze więcej, bo no zatrzyma, no dostajecie 19% rocznie do, do, up to, up to. 19% rocznie zatrzymanie kasy. W banku dostajecie gówno, Aha. No, no i dochodzimy, move to earn, nowy tak trend, który rozwala tutaj wszystko do, dookoła. Ja wczoraj, tak jak mówię, w święta, nie wczoraj, w święta, tutaj wypatrzyłem to jest 15 minutówka to nie 4-godzinówka. Weźmy taki ładny tutaj był pattern na, na deficie. O, tutaj był. I tutaj w tym miejscu postawiłem sobie linię. Że jako, że nie mam konta na, na tym, na DexTools, no to postawiłem tylko taką linię. I potem tutaj co zacząłem robić? Zciągnąłem jakieś trzy gierki, i zapomniałem. I proszę bardzo, z 9 centów tutaj było moje wejście. Pum, poleciało. Oczywiście nie było mnie, więc teraz taki retest. Ale co chcę powiedzieć, to jest tu nowa moneta, której jeszcze nie ma. Jest to sweet coin, ok, czyli e, Stepnin, już ludzie są chorzy, że nie chcą tego słuchać, to jest GMT, teraz ładnie wybiło do góry i teraz robi retest, więc zobaczymy jak to, e, jak to będzie to mniej więcej mniej więcej e, GMT e, GMT zobaczmy e, bardzo. O kurde, to jeszcze ten, dzisiaj lewam ten setup. I ja mówiłem, że uwaga, będzie tutaj retest i jeszcze wywaliło w górę. Więc. Tutaj, mniej więcej, jak ta cena była, to mówiłem, że e, takie coś się zrobi tutaj i do góry poleci, także już to poleciało. Myślałem, że jeszcze zejdzie do dołu. Jak nagrywałem, to byliśmy tutaj a, i nie spojrzałem. Także przed nagrywaniem. I tutaj poszło do góry, więc nadal jest ten pak, ten, ten trend tutaj. To wszystko się unosi. Zobaczcie, mamy e, tutaj RITES All Time High i do góry. Więc teraz jest New Price Discovery znowu. I te monety, takie właśnie DeFi, e, DeFi i inne, tutaj idą do góry. I teraz mamy takie Sweet. Coin, Sweat Coin, Sweat Coin, sorry. Zobaczcie, 64 miliony zarejestrowanych użytkowników. Ta apka jest tutaj do pobrania. 200 tysięcy ratingów, także to nie jest jakiś fake, tylko zobaczcie, 200 tysięcy ratingów na Google Play, 366 tysięcy, więcej Androidowych. O to chodzi, że te, tego tokenu jeszcze nie ma, tylko na razie można go farmować, chodząc i dostają się na tej aplikacji, dostają się wolety. Znaczy dostaje się na wallet w tej aplikacji te tokeny i pewnie potem będzie można coś tam sprzedawać. Na razie nie ma tego jeszcze na giełdzie, więc jak to wejdzie, to też prawdopodobnie będzie moon. Jeszcze jedna taka jest waluta tutaj, yy, która można dostać. Jest tu w tej chwili, zobaczcie, 1500 miejsce, yy, praktycznie zerowy market cap, 4 miliony, 4 miliony. Oni też mają jakąś tam swoją <laughs> apkę czy coś, już o nich mówiłem parę razy. No i tutaj właśnie mówimy, gdzieś tutaj byliśmy za 50 centów. I teraz właśnie e, mieliśmy taki retest, jeżeli przetniemy te, te 70 centów, zobaczcie, wolumen się zwiększył, ok, wolumen się zwiększył, więc też może być hype. Po prostu to jest kupno pod hype, to jest kupno pod hype tych mon. E, move to earn. E, w czwartek, e, 21 kwietnia, 18 będzie na Crypto Roast e, Zetli. Też, to też jest projekt, który uderza w sports, fan i NFT i różne gadżety. Też pewnie będzie Play to Earn jakieś tam partnershipy, więc też jest duże. Też robi dużo w backgroundzie, też ma dużo partnershipów, dużo ludzi tam pracuje. To nie są projekty powiedzmy one person i sell my dream, tylko tam, tam w, w backgroundzie tworzy się cały pod maską, cały obrót. Więc na Crypto Roast pamiętajcie, będą pytania, będą różne rzeczy, obserwujcie. Tutaj w Anglii, tak ktoś mi podesłał. Apply for a lump sum payment to leave or retire from farming. Czyli zaaplikujcie na właśnie ten, na socjal, czyli na ten, na, pienio, na, na datki, tak, żeby opuścić albo po prostu zaprzestać, tak, zaprzestać, retire, że na emeryturę, że dajcie sobie spokój z farmowaniem. Jak wam to się podoba z tym, co wszystko się, co wszystko się po prostu zlewia, zlepa, zlepia. Mamy kontenery, mamy problem z żarciem, i ta pętla się zacieśnia, i widzimy, że poszczególne rzeczy z diagramu przyczynowo-skutkowego, jakbyśmy mogli sobie e, odizolować farmerów, e, spowodować, że kontenery, coś tam. E, zablokujmy ten port. E, tutaj zwiększymy cenę diesla, żeby ludzie nie mogli tego. zwiększmy cenę w ogóle niedobór nie do gazu, e, też, żeby farmerzy nie mogli zrobić. Tutaj głód. To wszystko pasuje, jeżeli ktoś myśli nadal, że to jest tylko jakieś teorie spiskowe, wyimaginowane i widzi schemat, w którym nie trzeba być jajogłowcem, tym, żeby go zrozumieć. Bardzo prosto, tak? Ja o tym już od tego tygodnia będę tutaj rozbudowywał Fiat Marines, drugi kanał, więc tam to będzie. Ten czynnik właściwie już jest, o tym, o tym yy, diagramie. Okay? Więc jeżeli widać z diagramu bardzo proste rzeczy, bo diagramy są po to, żeby coś zobaczyć, to nie wiem, czego jeszcze na przykład ludzie by nie rozumieli. Ja dużo jeszcze po prostu wierzę w takie różne gadżetowo. Cudzoziemcy. Ile mieszkań lokali kupowali w Polsce cudzoziemcy? No i wychodzi, że bardzo dużo kupowali właśnie lokale użytkowe, lokale mieszkalne. Bardzo dużo lokali mieszkalnych cudzoziemcy. No fakt, dużo pracuje w Polsce teraz, tak, dużo tutaj, ale dziwny taki boost był tutaj właśnie 40% w 2020 roku, czyli... czyli blisko 50% więcej w 2021 roku zakupiło właśnie obcokrajowców. W tym właśnie tutaj mówi się, że to są obywatelstwa ukraińskiego. No i tutaj od razu w tym, tym jest podane w tym artykule, że dużo z nich pracuje. Tutaj nie wiem akurat, czy akurat to ci pracujący kupowali, czy inni. Tego nie wiem, nie ma tu podane, a tym bardziej nie będę wierzył jakimś tutaj powiedzmy napisom. Spójrzcie tutaj. W, yy, Rosja idzie bullish, idzie tego, bardzo, bardzo jest na adopcję Bitcoina i tutaj właśnie jest taki bardziej, taki catchy tytuł Adopting Crypto as Legal Tender, no tak sobie myślałem, akurat, mówię akurat u Ruski będzie można Bitcoinem płacić, mhm, jasne no i tutaj właśnie, że jest raport, tak, na tym Digital Currencies yy, na temacie o, o walutach cyfrowych no i tutaj właśnie, że będzie yy, bardzo dobry mining deal, tak że będzie można kopać te waluty, tutaj zrobią cały framework i certyfikacje, no wszystko po prostu całą infrastrukturę, że będzie można inwestować w nią. I tutaj właśnie, że ten draft, ten, 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 ta propozycja e, mówi, że właśnie e, cyfrowe waluty będą zaakceptowane jako means of payment that is not the monetary unit of the Russian Federation. Czyli nie tak jak tu podają, już od razu kłamą, że już oh my god, że tu w Rosji będzie można tu, gówno prawda, gówno prawda, nie, gówno prawda, tylko że będzie jako means of payment, że będzie można używać ich do płatności, ale nie będzie to legal tender, czyli waluta, którą będzie można normalnie tak jak płacić przy gotówce, prawdopodobnie będą tam jakieś podatki e, też wsadzone, dlatego nie jest to, jest to opcja, że można zapłacić, ale słuchajcie, tak jakbyście mogli złotem w litlu zapłacić, ok? ale wtedy na przykład musicie zobaczyć Capital Gains, tak, nie wiem jak tam jest rozwiązane, nie za bardzo też mnie to interesuje, ale takie coś. Tak czy jak jest to bardzo dobry ruch, no bo na przykład, jak widzę w Irlandii, to jest to w ogóle odpychane, tak jakby w ogóle to było wek, 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 wek nic się o tym nie mówi, nic w ogóle, no i nie wiem, no ale będzie miała Irlandia problem potem, okay? ehm, Tutaj właśnie ten, ten cała propozycja ehm, dalej tutaj mówi o tym, że będą mogły właśnie być ehm, ten, zaakceptowane jako legalne, tak zwane investment vehicles, czyli różnego typu rodzaju inwestycje, czyli Kowalski, czy tam nie wiem, Jura, czy Juri będzie mógł kupować, inwestować, powiedzmy, w swoje jakieś tam USDT, powiedzmy, albo tam nie wiem w USDT, albo w Pax Gold, w banku, z poziomu banku będzie można inwestować w wieldy różnych krypto. To jest duże, to jest duże, to jest duże. Yy, rosyjskie trole aktywne w sieci próbują uderzać w pomoc uchodźcom z Ukrainy. O rany, w pomoc z Ukrainy. Także yy, jest trwa, rosy trwa rosyjska operacja dezinformacyjna wymierzona w przestrzeganie pomocy udzielanej przez Ukrainy Okrzyw, w piątek. Tylko, że wiecie, to jest jakiś bankier, to jest po prostu pod nich wszystko. I ja zawsze mówię, a co z drugiej strony, jak widać na Facebookach? Na różnych innych mediach pokazują przykłady, ludzie nagrywają, jak to na przykład mają problemy tutaj z mieszkaniami, albo że próbują dać mieszkania, jak ktoś nie chce, albo coś w ogóle, że na przykład, nie wiem jakieś tam roszczenia, dużo takich rzeczy, okej, okay? i właśnie w głównych mediach, tych w Stanach, znaczy nie mainstreamowych, ale już prawie, że, co mam parę milionów, pojawiają się różne właśnie reportaże zrobione e, przez tam e, różnych ludzi, więc wątpię, żeby nagle, powiedzmy, taka kampania antyukraińska ruszyła, e, nie wiem, sponsorowana przez Rosję na różnego typu kanałach, różnego po prostu social media, jakieś takie powiedzmy media, które są nie mainstreamowe, ale zarabiają na tym, tak, może tam abonament kupować i ten, i nagle, że wszyscy jak jeden mąż mówią o tym samym, pokazują reportaże, pokazują, że ktoś realnie z kamerą był, normalnie tutaj wywiad robił i, i tutaj, także wiecie, powoli wychodzi to wszystko i teraz nie wiem, czemu akurat tak jak, nie wiem, CNBC mówiło wtedy i tam inni o tych właśnie update'ach, tak, że trzeba było wstrzykiwać sobie i że ten, teraz już nikt nie mówi o tym. Teraz nagle wychodzi, że to nie do końca było takie dobre, papiery Pfizerowskie wychodzą w Stanach przez Supreme Court, to jest wszystko podane, to jest wszystko podane, można sobie wygooglować, to nie są teorie spiskowe, jest normalnie napisane na stronach Supreme Court, Sąd najwyższego, to wszystko jest tam, raporty, proszę zobaczyć, jaka była skuteczność, ile było padłych pacjentów, <grym> okej, okay. także no to wszystko wychodzi. Tylko po prostu ludzie są nauczeni słuchania tego, co jest w telewizji. No, jeżeli ktoś przyjmuje, że to, co jest w telewizji as granted, czyli, że tak ma być, tak, No to nie, no to będzie kopał Fiaty do końca życia. Dlatego Fiat Marińska, no jest, no niestety. I to w sumie nawet nie dla niego. To jeden z najgorszych miesięcy w historii TFI. To są jakieś tam fundusze, coś tam i tego. Wojna na Ukrainie obligac i obligacyjna BESA zniechęcają do no, bez takich między, Zniechęcają do inwestowania. Odbija się to na działalności funduszy inwestycyjnych, których ubywa pieniędzy. Problem ciągnie się już kilka miesięcy, ale w marcu nastąpiło wyraźne pogorszenie. Eksperci wskazują, że to jeden z najgorszych okresów w historii rynku polskiego. Więc teraz tak, podsumujmy fakty. Okay. Zwalane jest to na wojnie w Ukrainie, a wydaje mi się, że jest to inflacja bardzo wysoka. I dwa Brak jakichkolwiek propozycji, bo jeżeli propozycją jest 3%, okay, można kupić też jeszcze, jak ktoś ma fundusz emerytalny, to można kupić e, ten e, ETF-y, czy ten obligacje, e, które śledzą e, ten skorygowany o inflację, czyli mamy wtedy na przykład 10%, to jest ok, ale to jest na fundusz, z tego co wiem, emerytalny. Nie można do emerytury tego wypłacić, ok? Czyli jak ktoś ma, powiedzmy, oszczędzał 100 tysięcy złotych i ma na koncie 100 złotych, musiałby to władować wszystko na fundusz emerytalny, czyli nie miałby tych pieniędzy jako jego liquidity, rozumiecie? Bo wtedy już od razu podatek. A tak ma to wszystko, tak? I ten, także wtedy płaci się chyba większy podatek i tam jeszcze koszty jakieś tam inne, no po to jest to zrobione. Więc powiedzmy, że jak ktoś ma, nie wiem, 3% lokatę, ok? A inflacja wynosi już 11%. Więc co, co to ma być za, co, co ci eksperci, ja też, też w banku byłem, to co tam mam zaoferowane to jest śmiech na sali, ale no już dalej, no bo nie ma innego, ale e, teraz będę właśnie patrzył na swój e, fundusz zarządzany, takie rzeczy też można otwierać, no i tam właśnie w drugim kanale będę o takich rzeczach też mówił, jak sam już na tej wiadomości, tych treści, bo um, e, nie tutaj, żebym to tak, nie wiem, jakoś e, powtarzał nieco, tylko chcę to po prostu bardziej zrozumieć, także jest tutaj właśnie, no i zobaczcie, ludzie też inwestują w inne rzeczy, wyciągają kasę, dlatego te fundusze, no niestety nic się nie robiło przez tyle lat. Um, no to przykro mi. Polska płaci coraz więcej za zadłużanie się. Skąd rząd weźmie na to pieniądze? No i tutaj dochodzimy do tego momentu, że Fed podnosząc stopy procentowe u siebie powoduje, że przeciętny Amerykanin płaci wyższe procenty za obsługę długu. Ok? Wkrótce to nie będzie osiągalne. I tutaj w Polsce też wszelkie różne y, te malwareowe datki. Potem wynagrodzenia za te, te za e, szczypanie się. W e, ten, jakieś tam inne, żeby na przykład, nie wiem, ktoś zamknął biznes i żąda. To wszystko jest obsługa kredytu. To nie ma za darmo. Nie ma, że to dotacja z Unii. Dotacja z Unii to nie jest dotacja z Unii. To jest tylko nisko oprocentowany kredyt. Nie ma, że coś. Nie ma tutaj darmowego lunchu. Nikt nie dostanie za darmo żarcia. Nikt nie dostanie za darmo żarcia. Tak jak dopłaty do prądu to już to wszystko będzie oddane jeszcze z procentem wyższym, tak? Także oficjalne zadłużenie Polski wynosi 1,64 biliona złotych. Trochę sporo, trochę sporo, nie wiem, jaki jest PKB. Dziś koszt obsługi naszego zadłużenia wynosi już około 1,3% PKB, czyli 30 miliardów rocznie. Czyli powiedzmy sobie, że teraz wzrost, e, wzrost PKB, powiedzmy, jest na poziomie 1-2%, takie się prognozy robi dla Europy. To zobaczcie, dług mamy na poziomie 1-3, nie da rady się rozwijać. Będzie to równia pochyła w dół. Tyle. tyle, tyle w temacie, tyle w temacie. To jest dobra spójrzcie, zobacz, jak znika zdolność kredytowa Polaków i dzieci. Dzieci stają się dla banków ciężarem. Więc zobaczcie tutaj. Promowanie właśnie bezdzietności. Para bez dzieci. Santander 360 tysięcy. Para z dwójką dzieci prawie o ponad 100, 140 tysięcy, prawie mniej. Tu weźmy Millennium 308, 150, prawie 150 tysięcy. Bank PKO 294, yy, 3, no połowę mniej, tak samo. tak. 50% dostajecie kary za to, że ktoś ma parę i dwóch dzieci, dwójkę dzieci. Dostajecie karę. To jest kara. To jest tak inflacja. Jest po prostu podatkiem, który płacicie. Czyli powiedzmy, że, powiedzmy, że macie wypłatę 5000, ok, i ktoś mówi, a, mi inflacja nie interesuje, a, huk, tam ten, ten, e, nie, nie robi nic, dostaje wypłatę i tyle, tak, e, to zostaje tam 5000, minus tam podatek, minus coś, na rękę powiedzmy, dostaje 3500. ok, i do tego jeszcze minus 11% na rok, ok, podatku, minus 11%, czyli kolejny podatek, który płaci, czyli rocznie już nie zarabia tam, nie wiem, Um, powiedzmy 35 do ręki netto, tak? Czy 35, 42, ok? Tylko minus 11% z tego 42, czyli dostaje 37, tak? Coś tam yy, z hakiem, bo to minus 4200. I tyle zostaje, ale ludzie tego nie widzą. Jeszcze nie widzą. Także spokojnie. Dojdą do tego, jak będzie po prostu, wiecie, jak ktoś jest taki powoli, coś, jak ktoś siada po prostu na kuchence, tej z blatem takim elektrycznym, niechcący przekręcił ten, 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 ten no, włączenie i powoli zaczyna smażyć mu jajca. Ja zobaczy, że. Ooo, I wtedy będzie podniesienie. Zobaczycie. Ceny mieszkań w większości miast w Polsce rosną. Spada za to zdolność kredytowa. I tak jak tłumaczyłem to, prawdziwym wskaźnikiem, tylko muszę go gdzieś dorwać, jest zdolność, jest ilość kredytów wydawanych. Jeżeli już kredytów wydawanych aplikacji pierw zacznie maleć, okay, i potem kredytów wydawanych, czy to będą kredyty konsumpcyjne, czy będą kredyty hipoteczne, obojętnie, znaczy dwa wskaźniki by się przydały, no to wtedy zaczyna być recesja, ponieważ nie jest w stanie nikt utrzymać takiego wzrostu cen i, i, i innych rzeczy. Po prostu nie da rady. Zdolność kredytowa obniża posiadanie potomstwa. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Także tak wygląda właśnie rynek, i dochodzimy do tego sedna. Godzina czasu, prawie. Tak kończą się marzenia Polaków o własnych domach. I teraz, słuchajcie, narracja będzie teraz w gazetach, okej, okay, taka, że w tej chwili już jest za późno. Do widzenia, e, do widzenia. A zobaczcie, to było takie coś. I teraz ta korekta, która tu zajdzie, to ci ludzie prawdopodobnie będą się wysprzęglać z tego wszystkiego. I te ceny gdzieś ustabilizują się, to, to będzie trwało gdzieś około tak 8 miesięcy, podejrzewam. te pierwsze taki impact, nie wiem, zobaczymy, co dalej, ale tak mi się wydaje, oni puszczą te siaty tutaj, a ceny prawdopodobnie zaczną rosnąć nadal, bo te stopy procentowe co oni podwyższają, będą musieli, yy, będą musieli obniżyć, żeby ludzie, yy, żeby gospodarka zaczęła się ruszać. Bo gospodarka spadnie. Wtedy będzie stagflacja. Pamiętajcie, jest inflacja, pompujemy wszystko. Później ten, ten, ten bańka się tak utrzymuje, bo, bo, bo już dostarczamy trochę powietrza. Już nikt nie ma więcej kasy. Powietrza jest dużo, czyli pieniądza jest dużo w obiegu, tak? A ludziom nie płaci się więcej. Ludzie tracą. I później następuje załamanie rynku i każdy liczy się z groszem, czyli wzrasta e, wartość pieniądza. Jest to deflacja. To jest jak Proste jak budowa CEPA, tylko po prostu trzeba to zobaczyć w skali makro. Więc w tej chwili zaczynają się tanosowe siaty, tak jak my to widzimy, że ktoś kupuje, powiedzmy, banda za 19 dolarów, band spada na 7, ktoś go sprzedaje, band idzie na 15. Okay. I tak samo jest tutaj, więc nie wiem, jeżeli ktoś ma takie rzeczy jest w stanie przetrzymać część czasu, um, to tak mi się wydaje, że coś takiego może być. To tylko moja opinia, ja nie mam takich problemów, nie lubię kupować czegoś, co jest drogie, lubię kupować coś, co jest tanie. Jak to się stanie? I właśnie każdy newsy mówią, że to jest B. Nie da rady, nie da rady, nie da rady. Także zbliża nam komody Super Cycle. A teraz yy, będę bardziej częściej wstawiał właśnie różne ceny metali i innych rzeczy, bo to prawdopodobnie zacznie się ruszać. Trzymajcie się. Na razie. Yy, cześć.